W tej książce, już w tym wydaniu z 1924 roku, Haushofer napisał takie zdanie: centrum świata przenosi się nad Pacyfik. I konsekwentnie w swojej myśli ten wątek rozwijał. No to dzisiaj gdzie jest centrum świata? Przecież nie na starym kontynencie, tylko w basenie Pacyfiku. I pisała to osoba no wiele dekad wcześniej. Musimy też o tym pamiętać, że wtedy istniał pewien klimat, który pewnemu typowi imperialnej, w cudzysłowie, myśli niemieckiej. Dlaczego w cudzysłowie? Tu nie ma cudzysłowia. Haushofer był imperialistą i nacjonalistą. To jest w ogóle poza jakąkolwiek dyskusją, żeby była jasność. Osobną sprawą, czy był nazistą, czy rasistą, to jest temat do sporu. Natomiast to, że był imperialistą, wrogiem liberalizmu, monarchistą, zwolennikiem systemów autorytarnych, to jest poza dyskusją. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiejsza nasza rozmowa będzie dotyczyć człowieka, którego myśl w dużym stopniu, niektórzy o tym nie wiedzą, nie są może tego świadomi, wywiera wpływ na współczesną geopolityczną refleksję na świecie, ale także pewnie w Polsce. Myślę o Karlu Haushoferze, niemieckim wojskowym, geografie, no i człowieku uważanego za jednego z ojców, założycieli geopolityki, twórców geopolityki klasycznej. Naszym dzisiejszym gościem, którego z tego miejsca serdecznie witam, jest pan profesor Jarosław Macała, historyk, politolog, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego, badacz geopolityki, ruchów społecznych, politolog religii również, autor wielu książek. Ja sobie pozwolę wymienić tutaj wydaną w roku 2020 Tylko Ziemia się nie zmienia. Wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku. Panie profesorze, witam serdecznie jeszcze raz i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo dziękuję, witam pana i witam państwa. A propos książki, no to akurat jej obszar zainteresowań jest zgoła odmienny i odmienna szkoła geopolityki niż ta, o której dzisiaj chcemy sobie powiedzieć. Dokładnie. Szanowny panie profesorze, ja w takim razie pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. W jednej ze swoich publikacji nazwał pan Karla Haushofera najwybitniejszym niemieckim geopolitykiem. Czy dalej stoi pan na takim stanowisku? A jeżeli tak, to na podstawie jakich kryteriów formuje pan swój pogląd? Stoję na tym stanowisku i na razie nic w geopolityce niemieckiej nie wskazuje, żeby postać podobnego formatu się pojawiła. Ja próbuję to ulokować tak pobieżnie, no bo przecież nasza rozmowa to nie rozmowa bez końca, to nie never ending story. Próbuję jakby w trzech płaszczyznach ulokować to, dlaczego uważam go za najwybitniejszego niemieckiego geopolityka. Po pierwsze, był w geopolityce klasycznej twórcą całego globalnego systemu, który byśmy nazwali pewną wizją geopolityczną świata. I takich geopolityków, którzy byli zdolni do ogarnięcia tego, co byśmy nazwali geopolityką globalną, proszę mi wierzyć, w tym czasie naprawdę nie było wielu. A więc stworzył spójną, osobna sprawa, czystą wizją się zgadzamy, polemizujemy, czy ją odrzucamy, to jest już inna kwestia, ale stworzył spójną wizję geopolityki globalnej. Oparto na tym, co Sir Halford Mackinder powiedział, że oto świat jest już unitymit, świat jest skończony, wszystko jest już znane, a zatem poruszenie jednej cegły porusza także i inne. Z tego samego założenia wyjdzie Karl Haushofer. To jest pierwszy wątek, który warto przywołać. Co więcej, tego typu ocena nie jest moją, ja przecież jej sam nie wymyśliłem. Wszyscy badacze geopolityki klasycznej podkreślają to, że to jest z kręgów niemieckiej geopolityki koncepcja najszersza, najbardziej gruntowna i najlepiej rozwinięta. Następny argument
to jest argument uznania w środowisku geopolitycznym niemieckim. W okresie do końca II wojny światowej Haushofer cieszył się sławą założyciela, fundatora i najwybitniejszej postaci tego kręgu geopolitycznego, ba, był rozjemcą nawet w sporach, które ze sobą geopolitycy niemieccy owego czasu toczyli. I to uznanie dotyczyło tego środowiska geopolitycznego, ale dotyczyło też częściowo, przynajmniej skonfliktowanego z koncepcją Haushofera środowiska geograficznego. Haushofer był geografem zresztą z wykształcenia, ale część geografów niemieckich była bardzo sceptyczna wobec tego, czy geopolityka jest nauką, ba, trzyma w ogóle walory naukowości. Za taką bez wątpienia uznawali geografię, ale i w ich mniemaniu Haushofer był najwybitniejszym przedstawicielem niemieckiej geopolityki. I trzeci argument. To argument również z kręgu badaczy, ale tych, którzy byli wrogami Haushofera i wrogami niemieckiej geopolityk, także i oni uznawali, że ta koncepcja, którą stworzył Haushofer, jest koncepcją najwybitniejszą. I podejmowali polemikę na ogół z jego poglądami. Tak, też osobna sprawa, czy trafną, czy nie trafną, ale nie mieli co do tego żadnej wątpliwości, że jest to badacz najwybitniejszego formatu. Ba, Harford Mackinder w styczniu 1944 roku wygłosił przemówienie w ambasadzie brytyjskiej w Waszyngtonie. I w czasie tego przemówienia powiedział, że polemizując zresztą z tezami Haushofera, że to jest niewątpliwie najwybitniejszy niemiecki geopolityk, ba, jeden z tych geopolityków, którzy dokonali twórczej recepcji jego koncepcji porządku globalnego. Też nie ma wątpliwości, że tak było. Więc moim zdaniem trzy argumenty o tym decydują, także z perspektywy dzisiejszego czasu. Przepraszam, mikrofon. Panie profesorze, ale no właśnie, zakończył pan uwagą na temat współczesności. Czy są jakieś elementy myśli Haushofera, które można zaimplementować do dzisiaj, do współczesnej refleksji na temat geopolityki? A co więcej, może są przykłady tego rodzaju uwag, badań, które można by tak zaklasyfikować? Niewątpliwie tak, to znaczy ja zacznę od rzeczy, które są w Polsce mało znane, ale dużo bardziej znane poza granicami Polski. Zresztą generalnie w Polsce recepcja myśli Haushofera jest i powierzchowna, i jednostronna, by rzec najoględniej. Nawiasem mówiąc, poza tym tomem, który wydali wspólnie Anna Wolf-Powęska i Eberhard Schutz, nie wydano nic z myśli Haushofera, a napisał, przypominam, ponad 40 książek. I w związku z tym znajomość jego myśli jest u nas powierzchowna, często jest wtórna, to znaczy przez literaturę anglosaską, która ma specyficzny, o tym zresztą mam nadzieję, że jeszcze przejdziemy, specyficzny stosunek do Haushofera, ale wracając do tego, co dzisiaj jest żywe. Wystarczy przywołać dwie prace Karla Haushofera. Pierwsza to jest praca o znaczeniu granic w geopolityce. Wydana, jeśli ja dobrze pamiętam, w końcu lat 20., później zresztą wznawiana jeszcze. Otóż w geopolityce klasycznej, a ich, jak sądzę, i neoklasycznej, nigdy nie ukazała się lepsza praca o znaczeniu granic w geopolityce. Ona do dzisiaj nie straciła swojej aktualności. Ale nie wydano jej, rzecz jasna, już po polsku, z tego co pamiętam, po angielsku jest wydana. Ale Grenzen und ihre politische Bedeutung, czyli granice w ich politycznym znaczeniu, to słowo ma tutaj klucz, jest kluczem do. Bardzo obszerna, świetnie udokumentowana praca i rozumienie granic, które proponuje Haushofer, czyli granica nie jest linią, granica jest środowiskiem, to znaczy jest pewnym obszarem, w którym stykają się dwa państwa. No to jeżeli tak, no to na czym polega koncepcja euroregionów? Jeżeli już idźmy tym, to oczywiście nie jest, by to ładnie powiedzieć, zamysł Haushofera, w ogóle odrzucał tego rodzaju tezę, ale koncepcja euroregionów wiąże się z tym, że granica nie jest linią na mapie, tylko jest pewnym obszarem, który integruje się z obydwu stron wokół granicy. Tak? To jest coś, co do dzisiaj zachowało swoją aktualność
I druga książka, moim zdaniem, poza koncepcją bloku kontynentalnego, uważana za szczytowe osiągnięcie myśli Haushofera, to jest słynna Geopolitik des Pacifischen Oceans, Geopolityka Pacyfiku. Zresztą wydana po raz pierwszy w roku 1924, po raz pierwszy wtedy do obiegu naukowego w Niemczech weszło pojęcie geopolityki. Haushofer w tej książce zajmuje się geopolityką. To trzecie wydanie, wydane w 1938 roku, ja je zresztą mam, ono jest najlepsze moim zdaniem. I znowu, ta książka do dzisiaj nie straciła swojej aktualności w Akademii Marynarki Wojennej w Stanach Zjednoczonych, jest lekturą obowiązkową, tłumaczoną na angielski. Oczywiście zmieniły się realia historyczne, to jest jasne. Natomiast sposób patrzenia na Pacyfik się nie zmienił. I z tym się wiąże kolejna teza, która do dziś nie straciła aktualności. W tej książce, już w tym wydaniu z 1924 roku, Haushofer napisał takie zdanie. Centrum świata przenosi się nad Pacyfik. I konsekwentnie w swojej myśli ten wątek rozwijał. No to dzisiaj gdzie jest centrum świata? Przecież nie na Starym Kontynencie, tylko w basenie Pacyfiku. I pisała to osoba no wiele dekad wcześniej. I jeszcze trzeci wątek, który moim zdaniem jest żywy, to jest koncepcja bloku kontynentalnego. Ona jest żywa w Rosji, no, została przywołana a propos śmierci córki Aleksandra Dugina, bo on jest jednym z eksploatatorów tego wątku Haushofera, choć w innym wydaniu, ale wątku stworzenia bloku kontynentalnego, bo jest to oparte na teorii binarnej, czyli zderzenia mocarstw morskich i lądowych. No i jeszcze czwarta, choć tu już z pewnym wahaniem, o której chyba będziemy jeszcze może dzisiaj wspominać, to jest koncepcja pan idei i pan regionów. Otóż ta koncepcja jest o tyle interesująca, że jej strefy graniczne, choć Haushofer nigdy ich dokładnie nie wytyczył, dzisiaj pokrywają się przynajmniej częściowo z obszarami ambicji wielkich mocarstw. To też jest coś, co odgrywa i dziś swoją rolę. I piąty czynnik, o którym warto powiedzieć i który ja konsekwentnie od lat powtarzam, że Haushofer nie jest deterministą geograficznym, wbrew temu, co się twierdzi. Mianowicie w takiej pracy, znaczy to nie jest jego praca, w tłumaczeniu dokładnie, które dokonała jego żona Marta, pracy Jamesa Fergriva, ona jest zatytułowana po niemiecku Geografie und Weltmacht, a po angielsku Geography and World Powers. Otóż ze wstępie, który napisał Haushofer, on tłumaczy, że jeżeli byśmy próbowali patrzeć na przestrzeń człowieka, to co warunkuje człowieka, to jest zaledwie jednej czwartej, można mówić, że to przestrzeń, a reszta to są kategorie, które byśmy nazwali kategoriami ludzkimi. Nieprzypadkowo pan Idee zajmuje się kwestią ideologii czy kultury, jej wpływie na przestrzeń, a nie tak rozumianej czy ubezwłasnowalniającej kwestii przestrzeni, czyli w tym jakby tym dualizmie charakterystycznym dla myśli Haushofera, mu się bardzo, bardzo lubiał posługiwać się dychotomiami. Otóż jeżeli byśmy mówili o Blut und Boden, to Haushofera, zwłaszcza w latach 30. już dużo bardziej będzie interesować nie Boden, tylko Blut, czyli te kategorie, które mieszczą się w kategoriach ideologicznych, kulturowych, nacjonalistycznych i tak dalej, i tak dalej. Ze wszystkimi zresztą tego konsekwencjami. Panie profesorze, słuchając jakby pana wypowiedzi, naszła mnie pewna refleksja, którą chciałem się podzielić. Oczywiście poznać zdanie pana profesora. Znaczy, przede wszystkim usłyszeliśmy, że Haushofer nie był deterministą geograficznym, na przykład w odróżnieniu od innych badaczy problemu, jak na przykład Friedrich Ratzel, tak, którzy no, czy Rudolf Kien, którzy wskazywali jednak, że to jest decydujący czynnik w geopolityce, ale był pan również, profesor, uprzejmy wspomnieć o tym, no, że on tworzył w pewnym sensie też pod wpływem prac, które no, powstawały chyba wcześniej w tym kręgu kultury anglosaskiej, wspomniał pan Mackindera, pewnie też Alfred Thayer Mahan, czyli tak amerykańska idea nawalizmu. I chciałem się zapytać pana profesora, jak Haushofer widział w takim razie właśnie
możliwość rozwoju, czy też właśnie oddziaływania w tej geopolityce globalnej, no jednak państw z takim, byśmy powiedzieli, bardziej perspektywą lądową, śródlądową, no w zetknięciu z tą koncepcją anglosaską, która opierała się jednak na kontroli przestrzeni morskich i kolonii. Czy jakby tutaj Haushofer dokonywał jakiegoś zestawienia, które z tych państw mają uprzywilejowaną pozycję no, w czasach, kiedy tworzył i czy możemy tutaj dokonywać pewnej ekstrapolacji na czasy nam współczesne? Ja jeszcze pozwolę sobie ten wątek Friedricha Ratzela, bo ja napisałem parę, no, z 10 lat temu tekst o Ratzelu, w którym również przekonywałem, że Ratzel wcale nie był aż tak wielkim deterministą geograficznym, jak się potocznie sądzi. Zresztą Mark Bassin napisał znakomity tekst o Ratzelu, gdzie wcześniej już taką tezę stawia, że to jest mit i uproszczenie. On również doceniał to, co się nazywa wolą, to, co nazywał Raumsinn. Nie da się tego przetłumaczyć na język polski, ale to jest jakieś poczucie przestrzeni, które jest kategorią ludzką. Podobnie zresztą Haushofer też będzie mówił o odbiorze percepcji przestrzeni, umiejętności kształtowania więzi człowieka z przestrzenią. Zresztą i Ratzel, którego Haushofer poznał osobiście, był przyjacielem jego ojca, Maxa Haushofera, i Thielen to są osoby, które niewątpliwie w myśli Haushofera się przewijają, choć nie bezkrytycznie, żeby też była jasność. Ale wróćmy do tego pytania. Otóż mówiliśmy o tym, że całą swoją myśl geopolityczną Haushofer podporządkował jednej rzeczy, mianowicie uczynieniu z Niemiec Weltmacht, czyli potęgi globalnej. To jest konsekwencja przegranej I wojny światowej, bo i wizyt, czy pobyt w Japonii, czy szerzej w Azji, i przegrana I wojna światowa to są dwie rzeczy, o których we wspomnieniach pisał Haushofer, które wywarły na niego największy wpływ i skłoniły go do zajęcia się geopolityką. A więc Haushofer proponuje w swojej szeroko rozumianej myśli przebudowę porządku globalnego, która będzie zmierzać do tego, że mocarstwa morskie, które jego zdaniem były zwycięzcami I wojny światowej, to znaczy Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oddadzą prymat w świecie państwom lądowym. I tu posługuje się teorią Mackindera po to, żeby udowodnić, że stworzenie owego bloku kontynentalnego to będzie przeciwwaga dla dominacji państw morskich. Przynajmniej w dwóch pracach powraca wątek u Haushofera konfrontacji mocarstw lądowych i morskich. Znaczy on się przewija wielokrotnie, ale w dwóch pracach Weltmeere und Weltmächte, czyli o potędze głównie morskiej, i w Geopolitik der Panideen z 1931 roku, ta druga jest z roku 1934. Otóż on zwraca uwagę na, dla niego morze i ziemia to są środowiska, które kształtują ludzi, kształtują sposób myślenia, czyli kształtują człowieka. Symbolem państwa morskiego, zresztą nawiązuje do Platona, bo to też nic nie odkrywa, to Platon, Ksenofont posługiwali się rozróżnieniem, że oto istnieje pewien sposób myślenia charakterystyczny dla państw lądowych, charakterystyczny, czy chora lądowa, czy chora morska, jeżeli używamy nomenklatury platońskiej. Otóż ja pozwolę sobie od razu zaprezentować jedną z książek, które są abecadłem geopolityki niemieckiej, czy geopolityki, Bausteinie zur Geopolitik, pod redakcją między innymi Haushofera. Tam jest taki artykuł, Kaufmann und Geopolitik, kupiec i geopolityka. I symbolem Kaufmann jest tam figurą geopolityki anglosaskiej, to znaczy, której oparta jest o interes, o pragmatyzm, o przekupywanie, o wreszcie te wartości, które są związane z handlem, czyli mobilność i tak dalej. Haushofer zwraca uwagę, że państwa morskie to są państwa, które z jednej strony prowadzą dużo łatwiej ekspansję, ale z drugiej dużo łatwiej są w stanie się pozbyć części swojego imperium, dlatego że ono na ogół jest odległe. Natomiast w przypadku państw lądowych, po pierwsze, kształtują one inny typ człowieka,
bardziej biernego, ale też bardziej refleksyjnego, czy jak nie wiem, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, emocjonalnego, czy takiego, który, taki felkistowski, bo Hoskofer był felkistą, tego rodzaju kształt, tego rodzaju sposób myślenia o wielkich przestrzeniach. I państwa, i tu jest jeszcze inna rzecz, bardzo ciekawa wizja, która jest, myślę, dla nas jako dla politologów istotna. Mianowicie Hoskofer z tym wiąże pewne typy ustrojowe. Mianowicie państwa lądowe są dużo częściej państwami centralistycznymi, bo muszą kontrolować duże lądowe przestrzenie. Natomiast państwa morskie są dużo częściej państwami, które są państwami mniej autorytarnymi, a w jego przypadku, no bo on wiąże nieodłącznie liberalizm i demokrację z państwami anglosaskimi. A więc to jest charakterystyczny nie tylko pewien sposób myślenia, też typ ustroju. Dlaczego państwa lądowe, czy blok lądowy, bo ten blok kontynentalny to miałby być blok lądowy. To jest nauczka z I wojny światowej. W swojej już doktoracie, tym napisanym po wizycie, po pobycie w Japonii, obronionym w roku 1913 na Uniwersytecie Monachijskim profesora Ericha von Drygalskiego, zatytułowanym Dai Nihon, czyli Wielka Japonia, tak, Gross Japan, tak to można przetłumaczyć na język polski. Tam on stawia po raz pierwszy tezę o potrzebie sojuszu lądowego. No bo on patrzy na Niemcy, a po I wojnie światowej już na pewno Niemcy straciły przez wszystkie kolonie i praktycznie całą flotę. I on tłumaczy, że Niemcy nie mają szans rozbudowy jako państwo morskie. A więc ten program Tirpica doprowadził między innymi do katastrofy wojennej. A w związku z tym pozostaje tylko związek lądowy, czyli ekspansja na wschód. Ale to wymagało jednej rzeczy, która była niezwykle trudna dla Haushofera, mianowicie pogodzenia się z Rosją, w tym wypadku Rosją bolszewicką. A do bolszewizmu miał stosunek, no delikatnie mówiąc, wrogi. Ale uważał, że znaczy, dla niego, i to jest istotna sprawa, najważniejsze są kategorie geopolityczne. Ustroje, ideologie odgrywają rolę mniejszą. To znaczy z Rosją trzeba się dogadać, bo Rosja jest wrogiem systemu wersalskiego. Jest gnębiona również przez państwa, które po Wersalu zdominowały świat. I dlatego ten sojusz lądowy, autarkiczny, bo to jest kolejna teza wynikająca z I wojny światowej, państwa centralne, przypominam, zostały odcięte od dostaw surowców z kolonii przez flotę angielską. I to była też nauczka, że nie można liczyć na takie dostawy, trzeba stworzyć system autarkiczny i w związku z tym potrzebne są surowce, które są na wschodzie. To jakby miało zagwarantować Niemcom niezależność od ewentualnej blokady. I ta koncepcja bloku kontynentalnego to będzie próba stworzenia nowego porządku świata, to znaczy porządku opartego o teorię Mackindera, czyli teorię Pivot Area czy Hertlandu, zdominowanego przez Rosję, ale Rosję, która będzie w sojuszu z Niemcami i z Japonią. To o tyle ciekawe, że Japonia była typowym państwem morskim, a nie państwem lądowym, a miał powstać blok lądowy, dlatego że Haushofer lokował ekspansję Japonii głównie na wybrzeżach Azji, czyli Chiny, Indochiny i tak dalej. To miało doprowadzić do rozpadu systemu kolonialnego, bo jeszcze w grę wchodziły Indie. On był zwolennikiem niepodległości Indii, żeby doprowadzić do rozpadu Imperium Brytyjskiego. Nawiasem mówiąc, przyjaciel Haushofera, człowiek, który jest w polskiej percepcji geopolityki niemieckiej kompletnie nieznany, to znaczy Oskar Ritter von Niedermayer, o podobnej zresztą drodze życiowej, bo też zawodowy oficer, też miłośnik egzotyki, czyli ale w tym wypadku państw islamskich, Persji, Afganistanu, również doktorat napisał z geografii profesora Ericha von Drygalskiego. Otóż Oskar Ritter von Niedermayer mówił, że jakby próbował modyfikować tę koncepcję bloku kontynentalnego, twierdząc, że dużo lepiej Niemcy wyszłyby na stworzeniu sojuszu z panislamem, znaczy, który doprowadziłby też do upadku Imperium Brytyjskiego. Dlaczego? Dlatego, że Niedermayer twierdził, że największym państwem islamskim jest Wielka Brytania. Znaczy kontroluje najwięcej obszarów, które zamieszkują wyznawcy islamu. Ale to miałby być sojusz, który byłby niewrażliwy na ekspansję państw morskich, ewentualną blokadę, i doprowadziłby do gruntownej zmiany geopolitycznej w świecie, dlatego że najważniejszym kontynentem dla Haushofera już jest Azja, a nie Europa. Znaczy to, panie,
to panie profesorze, zanim przejdę jakby do pytania, to pozwolę sobie na komentarz, bo to też jakby bardzo ciekawie tłumaczy te wysiłki Niemców z I wojny światowej, właśnie próby przełamania blokady morskiej, to słynna bitwa Jutlandzka, której oczywiście nikt nie wygrał, ale strategicznie czy też geopolitycznie oczywiście Brytyjczycy ją wygrali, ponieważ Niemcy tej blokady nie przełamały. Ciekawe w tym kontekście jest to, dlaczego też część wojskowych i strategów III Rzeszy dalej brnęła w koncepcję mimo wszystko rywalizacji z państwami morskimi podczas II wojny światowej, ale pozwolę sobie jakby dokonać pewnego skrótu, no i przejść do tego, co już jest po dwóch wielkich wojnach. No, doświadczenie II wojny światowej dla Niemiec to jest przede wszystkim przegrana, to jest podział państwa, to jest częściowa denazyfikacja. I chciałem się zapytać pana profesora, czy współczesne Niemcy realizują w jakimś kształcie założenia myśli, koncepcji Karla Haushoffera, czy pan profesor dostrzega je po roku 90 lub współcześnie, no oczywiście na kanwie tego, co obserwujemy także na Ukrainie? Po pierwsze, w Niemczech Haushofer z żoną popełnili samobójstwo w marcu 1946 roku, oskarżani o intelektualne, znaczy najpierw Amerykanie próbowali ich w ogóle oskarżyć o to, no, propaganda amerykańska przedstawiała Haushofera jako mózg Hitlera, znaczy jako osobę, która wypracowała intelektualną koncepcję podbojów III Rzeszy, co nie było zresztą, nawiasem mówiąc, czy delikatnie mówiąc, dosyć odległe od rzeczywistości, ale to jest o tyle istotne, że to, co się stało z Niemcami, to Haushofer już w tych swoich wspomnieniach pisanych w ostatnich miesiącach II wojny światowej wiedział, że Niemcy czeka katastrofa. Zresztą agresja na Związek Sowiecki to była agresja, która doprowadziła, jego zdaniem, pierwsza wojna światowa Niemcy przegrali dlatego, że prowadzili wojnę na dwa fronty, czyli przeciwko mocarstwu lądowemu Rosji i przeciwko państwom morskim. Stąd ta koncepcja bloku kontynentalnego, żeby nie prowadzić takiej, prowadzić wojnę tylko z państwami morskimi. I to jego zdanie było szaleństwo. Nieuzasadnione w żaden sposób, ale ze względu na sytuację w III Rzeszy, to jest osobny zresztą wątek, który bardzo mocno jest eksplorowany, bo chcę do niego nawiązać. Mianowicie w geopolityce niemieckiej po II wojnie światowej będzie się toczyć dyskusja dotycząca myśli Haushofera, ale nie tej myśli, która była podstawą jego postawy, dlatego że Republika Federalna Niemiec po II wojnie światowej, po 1949 roku wybrała oczywisty kurs na zachód, na związek z państwami morskimi, głównie z Amerykanami. To było coś innego niż proponował Haushofer, czy daleko innego, coś innego niż proponował Haushofer, który mówił, że Niemcy należą cywilizacyjnie do Zachodu, ale geopolitycznie muszą się związać ze Wschodem, bo Zachód to jest to, co używa pojęcia anakonda politik. Po prostu dusi Niemcy po traktacie wersalskim, chce je zadusić. I to ten wybór był zupełnie inny. Znamienna jest próba jakby odbudowania środowiska geopolityk podjęta przez Kurta Wowinkela, on był wydawcą Zeitschriftu, w ogóle spory, dużej ilości książek, liczby książek geopolitycznych w okresie międzywojennym. W 1951 roku reaktywowano Zeitschrift Geopolitik, ale okazało się, że odbiorców tego rodzaju myśli, którą proponował Wowinkel, czyli tych epigonów myśli haushoferowskiej, specjalnie nie ma. Do tego jeszcze wtrącili się alianci, którzy okupowali Niemcy zachodnie i zaczęli Zeitschrift cenzurować. W rezultacie w 1953 roku dostał, jakby to powiedzieć, bana od władz okupacyjnych, władz amerykańskich dokładnie, które uważały, że to jest nawiązywanie do nazizmu, a myśl Haushofera miała wtedy taki posmak nazistowski i ta idea padła. Nawiasem mówiąc, jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Adolf Grabowski, który w 1924 roku utworzył na Uniwersytecie Berlińskim pierwsze na świecie seminarium geopolityczne, później był jednym z autorów Zeitschriftu, Zeitschrift Geopolitik, do przełomu lat 20. i 30., bo wtedy dochodzi do pewnej zmiany nastawienia tego czasopisma. W roku 60. publikuje taki esej, który potępia w czambuł także to, co sam robił z myślą Haushofera. I współczesne Niemcy, jeżeli byśmy spojrzeli na pewną recepcję myśli haushoferowskiej, no to ona się przejawia jakby w
tym, co nazywa się Mitteleuropą. To znaczy, czy Mitteleuropa ma być hinterlandem niemieckim, to znaczy ma być obszarem, który jest kontrolowany ekonomicznie przez Niemcy. No i do diabła, mamy przecież Unię Europejską, państwa pokomunistyczne w zdecydowanej większości przystąpiły do Unii Europejskiej i wszystkie są hinterlandem gospodarczym Niemiec. Są od Niemiec gospodarczo zależne. Ja nie twierdzę, że to jest proste nawiązanie, ale to jest Haushofer uważał, że jakby podstawą niemieckiej pozycji w Europie i świecie powinna być Mitteleuropa, przy czym ona jakby musiała składać z dwóch rzeczy. Pierwsze to jest to, co nazywał Wielką Rzeszą Niemiecką, czyli która zjednoczy wszystkich Niemców w jednym państwie, i temu poświęcił bardzo dużo czasu i wysiłku, także osobiście jako działacz różnych organizacji, jak Verband Deutscher im Ausland i tak dalej, tych, które tworzyli naziści. Tam był protegowanym Rudolfa Hessa, zastępcy Hitlera, więc działał w tego rodzaju organizacjach. Natomiast to jest jakby wątek, który się przejawia. I oczywiście wątek, który jest niezbędny o tym, żeby mówić, to jest dyskusja na temat myśli Haushofera. Ja mam chyba wszystkie biografie Haushofera, które ukazały się w języku niemieckim. Mam nadzieję, w angielskim zresztą też. I kluczowa dyskusja polega na tym, czy geopolityka Haushofera to jest geopolityka nazistowska, na jego związkach z nazizmem. I szkoły są różne. No, ostatnia biografia Helwiga chyba, wydana po angielsku, jeżeli panowie żeście nie czytali, to polecam, który tytuł jest bardzo znamienny, Haushofer jako demon geopolityki, co nauczył Hessa i Hitlera. Albo Bruno Hitlera, Hitler's Lehrmeister, nauczyciel Hitlera. Znamienne wątki, które... To jest jakby wątek, dlaczego on jest istotny. Ano dlatego, że problem polega na tym, do jakiej tradycji geopolitycznej współczesna geopolityka niemiecka ma nawiązać. Czy jakby dokonać amputacji tego, co działo się w latach 30., twierdząc, że to wszystko było związane z nazizmem, czy też do tego się odwołać. To jest bardzo skomplikowany problem, bo i związki Haushofera z nazizmem były niezwykle złożone i skomplikowane, i ten problem jest jakby, to też jest kwestia czegoś, co Niemcy bardzo, zwłaszcza ci Niemcy po latach 70., 80., 90. i w XXI wieku, to jest kwestia rozliczenia się też z przeszłością, także z przeszłością geopolityczną. Co bardzo charakterystyczne, w większości opracowań niemieckich dotyczących geopolityki, jeżeli pisze się o Haushoferze, to tylko źle. To znaczy nawiązuje się do niego i go się krytykuje. To jest oczywiście zrozumiałe, żeby była jasność. Natomiast nie podejmuje się tego, co jest w myśli Haushofera niezwykle interesujące, co ma wartość ponadczasową. Do tego się bardzo niechętnie, to geopolitycy anglosascy często robią. Natomiast Niemcy mają tą taką swego rodzaju traumę, to zresztą odium, które spadło na całą geopolitykę, bo taka będzie konsekwencja uznania, że Haushofer i jego szkoła była protagonistą nazistowskich agresji i zbrodni. Współczesna niemiecka geopolityka to jest, o ile czytam, to jest geopolityka, czyli niepośrednie, no, nieporównanie mniej twórcza niż ta z lat 20. i 30. Cokolwiek o niej powiedzieć złego, żeby była jasność. Ja jej nie usprawiedliwiam, ale cokolwiek o tym powiedzieć złego, to nie ma porównania, jeżeli chodzi o jakość intelektualną. Przykre to o tym mówić. To jest geopolityka, której wzorcem jest geopolityka anglosaska. Ona zasadniczo nie ma własnych teorii, które by poza ten krąg wychodziły. Ona się wzoruje na teoria geopolityki anglosaskiej. No ja mam tutaj tony makulatury, bo bym wiedział wcześniej, to bym wyciągnął historię geopolityki, którą opublikowano w Niemczech, gdzie te rozdziały, które są poświęcone współczesnej geopolityce, wzorują się na geopolityce anglosaskiej. Tam te teoria geopolityka krytyczna, geoekonomia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle ciekawe, natomiast ten wątek, który jest dla nas interesujący, to jest wątek po 90 roku, to znaczy rola Zjednoczonych Niemiec w Europie i
w świecie, która jest, często się przewija w niemieckiej współczesnej geopolityce i Niemcy w Unii. No to jakby te czynniki, które... Natomiast nie ma tam w zasadzie teorii, które mają zasięg globalny. I to wracamy do tego pytania, które pan zadał na początku. To znaczy, dlaczego Haushofer jest, był najwybitniejszym geopolitykiem niemieckim? No bo nikt po nim nie był zdolny do stworzenia globalnej teorii geopolitycznej, tej klasy. I to jest, jest oczywiście pytanie, czy jest taka potrzeba, a to jest jeszcze inna kwestia. Potrzeba i czy są takie warunki, bo musimy też o tym pamiętać, że wtedy istniał pewien klimat, który pewnemu typowi imperialnej, w cudzysłowie, myśli. Dlaczego w cudzysłowie? Tu nie ma cudzysłowia. Haushofer był imperialistą i nacjonalistą. To jest w ogóle poza jakąkolwiek dyskusją, żeby była jasność. Osobną sprawą, czy był nazistą, czy rasistą, to jest temat do sporu. Natomiast to, że był imperialistą, wrogiem liberalizmu, monarchistą, zwolennikiem systemów autorytarnych, to jest poza dyskusją. Profesorze, ja sobie na takie dwie refleksje chciałem jeszcze pozwolić. Pierwsza odnośnie do tego, co pan mówił o tych konotacjach z nazizmem, o tej całej dyskusji. To jest prawdopodobnie też aspekt w ogóle tej wielkiej dyskusji o innych niemieckich intelektualistach, że tak przywołam Heideggera i Karla Schmitta, prawda? Na ile ich myśl może być... Karla Schmitta zresztą, który był bardzo dobrym myślicielem geopolitycznym. Tak, Nomos de Eade, to jest znak, chociaż w 1950 roku wydano tę pracę, ale ona jest znakomita. To jest klasycznej niemieckiej geopolityki. Ale to samo odium później spada na ich refleksję, kiedy ktoś się odwołuje do tej myśli, zawsze w przypisie gdzieś tam, czy w komentarzu krytycznym pojawia się to odwołanie do nazizmu, ale jeszcze wrócę do wcześniejszego pana odpowiedzi, kiedy pan mówił o tej wizji, prawda, bloku kontynentalnego, haushofrowskiej wizji bloku kontynentalnego przeciwstawiającego się imperium morskim. I sam pan wspomniał Dugina na początku. I rzeczywiście to tak zabawnie można powiedzieć, że w większym stopniu rozwija się myśl Haushofera dziś chyba we współczesnej Rosji. Ja tutaj mówię to bardzo ostrożnie, nie jako ekspert, niż w sprzymierzonych z mocarstwami morskimi Niemczech, co chyba się też na naszych oczach ten sojusz pogłębia, przynajmniej w tej warstwie deklaratywnej. To prawda, to znaczy jeżeli wierzyć wstępom do książek Haushofera po rosyjsku, to jego książki przetłumaczono na język rosyjski jeszcze w latach 50., przy czym miały status debitów i były tylko przeznaczone dla studentów Akademii imienia Woroszyłowa, to jest chyba Akademia Sztabu Generalnego. I tam przetłumaczono na język rosyjski wszystkie najważniejsze prace Haushofera, ale poza ten krąg wyjść nie mogły. Ale w latach 90. wszystkie najważniejsze prace Haushofera wydano po rosyjsku. To a propos Polski. No właśnie, to jest wywołane pytanie kolejne, tak, panie profesorze, no bo rozmawiamy o Haushoferze, pan ma jego książki o nim, ale nie ma pan żadnej w języku polskim. Dlaczego w pana ocenie nie wyszły książki Karla Haushofera w języku polskim? No i jak wygląda recepcja jego myśli w naszym kraju, w pana subiektywnej ocenie oczywiście? Znaczy, jeżeli mam, no nie wiem, czy mogę reklamować innych, ale niech będzie. Jeżeli mam reklamować pewne dywagacje czy rozważania, z którymi zresztą częścią się zgadzam, z częścią nie, polemicznie, ale to jest zupełnie osobna sprawa. Jeżeli chodzi o Haushofera, to polecam na YouTubie kanał profesora Adama Wielomskiego. Tam są dwa jego, jeden dotyczący takie dłuższe, nazwijmy to wykłady, dotyczące jeden geopolityki niemieckiej, drugi Haushofera. No jest artykuł, który napisał Piotr Eberhardt w tym Twórcy myśli geopolitycznej, tak bodaj tak to się nazywa w tym tomie. Natomiast dlaczego, ja pamiętam, bo skąd się wzięły moje zainteresowania niemiecką geopolitik, mianowicie, bo to dużo mówi też o tym, dlaczego Haushofera w Polsce się nie tłumaczy, chociaż się na niego powołuje, to jest coś bardzo egzotycznego. To znaczy polemizuje się z pracami i z poglądami osoby, o której czytelnik przeciętny przeczytać nie może, bo nie ma żadnej jego pracy. Pamiętam, moje zainteresowania Haushoferem wzięły się, ja studiowałem historię na Uniwersytecie Wrocławskim, wówczas niestety Bolesław imienia Bolesława Bieruta, nomen omen, i uczęszczałem do biblioteki uniwersyteckiej, jeszcze na Karola Szajnochy ulicy, teraz budynek chyba albo sprzedał uniwersytet, albo sprzedaje,
bo jest nowa biblioteka uniwersytecka. To była dawna Staatsbibliothek, bo biblioteka uniwersytecka Uniwersytetu Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego spłonęła. Była to dawna biblioteka miejska. I tam były prace Haushofera. Wszystkie zresztą i do tej pory są gromadzone przez tą bibliotekę miejską. I ja sobie pozwoliłem niektóre przeczytać. Zafascynowało mnie to, no powiedzmy, zainteresowało, może zafascynowało, może za mocne słowo. I poszedłem do mojego mistrza, nieżyjącego już świętej pamięci, profesora Wojciecha Wrzesińskiego. I powiedziałem, że no, może bym chciał pracę magisterską napisać o takiej, o tym niemieckiej geopolityce. I charakterystyczna była reakcja profesora, mówi: panie, zaraz powiedzą, że pan nazistą jesteś. Daj pan spokój sobie z tym. Niech pan tego nie rusza. Mówi, to jest śliska sprawa. No, pamiętam te słowa. Niech pan coś innego zrobi o Niemczech, ale tego. I mam, no, zmieniło się, bo to był koniec lat 80. No, jeszcze wtedy był PRL. I no, tego rodzaju postawa była tam zrozumiała, choćby zważywszy książkę Anny Wolf-Powęskiej Geopolityka w Niemczech, Doktryna Geopolityki w Niemczech. Zresztą bardzo dobrą, ale na gdzie te wątki ideologiczne się pojawiają. I po 89 roku nic się nie zmieniło, jeżeli o to chodzi. Paradoks, ja zresztą wielokrotnie mówiłem w różnych gronie osób, ale to powtórzę jeszcze dla kanału, który panowie reprezentujecie. Paradoks związany z badaniami geopolityki w Polsce polega na tym, że w Polsce dużo lepiej zna się geopolitykę anglosaską i niż polską jeszcze, że już o niemieckiej nie wspomnę, niż polską, co jest totalnym absurdem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Geopolityka anglosaska, w której ja zawsze studentom, ja prowadzę zajęcia z geopolityki, który tłumaczy, że Polska nie znaczy nic. Po prostu. Wystarczy poczytać. I zajmujemy się tą geopolityką. Bardzo niewiele wiemy o geopolityce niemieckiej, naszych sąsiadów. O rosyjskiej to ujęcie jest więcej, ale to też bardzo stereotypowe są ujęcia. A francuskiej na przykład zero praktycznie, nic. Poza książką Wojtka Kazaneckiego nikt się tym nie zajmuje. I ta geopolityka niemiecka, czy tradycja geopolityki niemieckiej jest u nas rzeczywiście kompletnie zaniedbana. No przecież bardzo prosty przykład. Książkę Rudolfa Cielena, Der Staat als Lebensform, czyli państwo jako forma życia, kluczowa dla jego myśli czy koncepcji geopolitycznej. Ja nie znam, bo ja wszystkie książki Cielena czytałem po niemiecku, od razu biję się w piersi, ja wiem, że ona po szwedzku wyszła, ale ja szwedzkiego nie znam i odpadam w tym momencie od razu. Wszystkie książki Cielena czytałem po niemiecku, nie wszystkie wydano niestety po niemiecku, ale to jest inna sprawa też. Wyszła dopiero kiedy? 2 lata temu czy rok temu? Tutaj jeden z panów mówił o Racelu. No to proszę sobie zobaczyć, co wydano w języku polskim Friedricha Racela. Nic. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wydano w tym tomie Wolf-Powęskiej, tam jest z geografii politycznej fragmencik. To wszystko. Największego geografa XIX wieku wydano, no nic nie wydano. Więc ten sposób myślenia niestety u nas pozostał, który traktuje niemiecką geopolitik jako bardzo silnie związaną z nazizmem i w związku z tym no, nie wydaje się, no, żeby być sprawiedliwym, w Niemczech Zachodnich, w Niemczech też się nie wydaje Haushofer. Więc to jest, Racela wydano wszystko chyba, jeśli te wszystkie najważniejsze prace, bo ja reprinty widzę, ale te reprinty są, cena ich zwala z nóg, to nie jest cena dla polskiego profesora. Ale nie wydano, ba, nie wydaje również się niemieckich geopolityków z okresu międzywojennego, mniej znanych, jak Erisha Obsta choćby, tak, jak Otto Maula, jak Kurta Lautensacka, jak wspomnianego Kurta Wowinkela, Eberharda Banse, no nie wiem, jest tych Friedricha von Richthofena, Oskara Rittera von Niedermayera i tak dalej. Jest naprawdę cała grupa geopolityków, którzy też po polsku się nie wydają. I wraca cały czas ten klimat, który niemiecki geopolityk wyrządził bardzo wielką szkodę, to znaczy jej flirt z nazizmem, a co do takiego flirtu nie ma wątpliwości.
wyrządził dużą szkodę. I po polsku, no każdy z Państwa, który nas słucha, ogląda, gdyby chciał, ja mówię, no proszę sobie zerknąć, no to w zasadzie poza tą książką Schulza i książką wcześniej Anny Wolf-Powęckiej, tą wydaną jeszcze w PRL-u, w 79 roku, no macie Państwo olbrzymi problem, żeby tą geopolitykę głębiej studiować, bo w wszystkich podręcznikach tam po parę stron jest, nie ma, i to jest, no powiedzmy, często tak sobie pisane. I to jest, myślę, problem. To nie jest do mnie pytanie, bo to jest pytanie do wydawców oczywiście. Co prawda Haushofera bardzo ciężko się tłumaczy, pisze niezwykle skomplikowaną, barokową Niemczyzną. Naprawdę jest mnóstwem dygresji literackich i tak dalej. To jest humanista, czy to był humanista, to nie tylko geograf. Bardzo ciężko się to czyta i bardzo ciężko tłumaczy, ale zapewniam, że inni są mniej, byli mniej bogaci, jeżeli chodzi o język, czy język niemiecki. Więc to jest przed nami, no bo jeżeli chcemy poznać tradycję myśli geopolitycznej, to już niezależnie od tego, co myślimy o niemieckiej geopolityce, jak ją oceniamy, jak ją klasyfikujemy, czy uważamy za inspirację dla nazizmu, no to można coś ocenić, jeżeli się samemu czyta. Jeżeli nie ma takiej możliwości, no to musimy polegać na drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej, dziesiątej ręce, gdzie to wszystko jest przefiltrowane przez pewną koncepcję czy obraz świata. Ja nad tym boleję, mam nadzieję, że to się zmieni, ale no, może stąd będziemy apelować do tego, żeby wydawnictwa próbowały się za to zabrać. Skoro w Rosji wydano, to dlaczego u nas tego zrobić nie można? Czy to, panie profesorze, myślę, że my się podpiszemy pod tym apelem, żeby dyskusja o stosunkach międzynarodowych, o geopolityce mogła rzeczywiście być rzetelna i pełna, no to rzeczywiście dostęp do tekstów źródłowych, a nie jak pan profesor wspomniał, jedynie pewnych wzmianek, które już przechodzą przez pewne filtry interpretacyjne i to one tak naprawdę budują w dużej części nasze postrzeganie myśli geopolitycznej wielu państw. Ja, panie profesorze, na koniec pozwolę sobie postawić jedno pytanie odwołujące się może trochę do teraźniejszości, a w jeszcze większym stopniu do przyszłości. Czy pan profesor dostrzega współcześnie jakichś twórców niemieckiej geopolityki, którzy no, są w stanie się przebić z jakimiś koncepcjami, które może też bazują na myśli Haushofera, no bo kiedy obserwujemy to, co dzieje się z niemiecką polityką zagraniczną, z ich koncepcją, no to z jednej strony mamy tą koncepcję Angeli Merkel, gdzie na pewno bardzo wiele tych aspektów współpracy kontynentalnej ze Wschodem dostrzec można. No a z drugiej strony mamy dylematy obecnego kanclerza Scholza, no, który mierzy się zupełnie nowymi wyzwaniami. Czy tutaj pan profesor również byłby gotowy to jakoś skomentować? Znaczy to, że niemiecka polityka zagraniczna, nie geopolityka, no bo ja geopolitykę traktuję jako ściśle związaną z relacją z przestrzenią i polityką. To bardzo mocno zaznaczam, dlatego że jest taka tendencja, żeby utożsamiać geopolitykę ze stosunkami międzynarodowymi w ogóle. Ja uważam, że to jest droga do nikąd. Geopolityka jest pewną specyficznym spojrzeniem na politykę, a więc przede wszystkim poprzez pryzmat przestrzeni. To, co klasyczna geopolityka czy neoklasyczna widziała, no, geopolityka krytyczna to jest jeszcze osobna bajka, bo przestrzeń jest tam kategorią wyobrażoną, co by do głowy nie przyszło klasycznym geopolitykom i kulturową jeszcze w dodatku. Natomiast Niemcy mają bardzo silne intelektualne zaplecze polityki zagranicznej, to znaczy think tanków, chyba w Berlinie jest przynajmniej trzy takie renomowane, które wykonują solidną pracę. To oczywiście odróżnia od polskiej geopolityki i polskiej polityki zagranicznej, której nawet jeśli są think tanki, to i tak nikt ich nie słucha. Spośród polityków, to nas oczywiście wyróżnia na tle innych. Natomiast ja sądzę, ja przynajmniej nie znam w tej chwili żadnej z koncepcji geopolityki niemieckiej, która była właśnie czymś przełomowym i tak dalej. Mówię, mnie w tej geopolityce, poza tą kwestią, no bo to jest kwestia, o której mówił pan Paweł i ma rację, to jest kwestia ambicji. Znaczy w okresie międzywojennym Niemcy chciały być mocarstwem globalnym. W związku z tym prowadziły jakby geopolitykę, próbowały usadowić swoje koncepcje w przestrzeni globalnej. Dzisiaj tej geopolityka niemiecka tak tym się nie posługuje. Nie ma ambicji globalnych, jeżeli już to najwyżej europejskie. I to jest oczywiście pierwszy problem, który geopolitycznie jest nośny. To
tytuł książki geopolitycznej, co prawda, ale nie napisanej przez geopolityka, nie żyjącego już Ulricha Becka, to znaczy Niemiecka Europa. To jest pierwszy problem. To jest drugi, to oczywiście miejsce Niemiec w świecie zachodu. Czy to jest Europa, ale też świat zachodu. No i oczywiście dylemat, przed którym stoją Niemcy obecnie, który od 90 roku jest wałkowany, czy Niemcy mają być mocarstwem ekonomicznym, czy także militarnym, a dysponują olbrzymim potencjałem przemysłowym. I w tej chwili, mówił pan o kanclerzu Scholzu, w tej chwili podjęto decyzję o rozbudowie Bundeswehr. Jeżeli ona dojdzie, to na pewno na lata, ale jeżeli ona dojdzie do skutku, to Niemcy stworzą najsilniejszą armię w Europie, dlatego że mają po temu wszystkie możliwości. Natomiast myśl geopolityczna niemiecka jest jednak myślą, no, którą warto znać, no, bo Polska jest jednym z najważniejszych jej elementów. Nie łudźmy się, no, sąsiedzi to jest podstawa patrzenia. Natomiast jest i u nas słabo znana i słabo doceniana, ale też ja nie znam takich koncepcji, które by można uznać za przełomowe w sposobie myślenia o świecie. Co tu dużo ukrywać, w Polsce też przecież takich nie ma, żebyśmy się nie łudzili i nie mówili, że nad naszą zachodnią granicą to są jacyś tam. Znaczy, tam jest to bardzo silne intelektualne zaplecze polityki zagranicznej, które wypracuje ciekawe analizy, ale te analizy nie mają tego horyzontu, który byśmy nazwali oglądem świata i czymś długofalowym. Tego, co ewidentnie było w okresie międzywojennym. Natomiast tą geopolitykę warto znać, no bo jesteśmy przecież sąsiadami. Polska w tej geopolityce jest stale obecna, obojętnie co, jak ją odbieramy, czy jak oceniana jest Polska, jest oczywiście stale obecna. To jest jasne. I jest jeszcze jeden czynnik, który, ja do niego wrócę, ale moim zdaniem jest kluczowy, który jakby kształtuje zaplecze intelektualne niemieckiej polityki zagranicznej, geopolityki. Mianowicie w Niemczech klasa polityczna ma zwyczaj czytania takich analiz i wyciągania z nich wniosków. W Polsce ma zwyczaj ostentacyjnie je ignorować. Bardzo prosty przykład, mamy przecież instytucje, które są rządowymi think tankami, jak Instytut Studiów Wschodnich, jak Instytut Zachodni, jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, finansowanymi przecież przez pieniądze podatników też, czyli z budżetu państwa. Proszę, czy ktoś słucha tych, którzy tam tworzą ciekawe, ja czytam, ciekawe analizy, pewne projekcje i tak dalej. No, patrząc na to, co się dzieje w polskiej polityce zagranicznej, no przykro to mówić, ale mam obawy, że nikt tego nie czyta. I to nas niestety od Niemiec i Rosji, tak u nas, jakby to powiedzieć, pernoga kształtowanej, czy sposób myślenia o Rosji, że to jest jakaś dzicz wschodnia i tak dalej. Tam nieprzypadkowo tu Dugin padł. Ja niezależnie od tego, jak ocenia się jego wpływ na geopolitykę rosyjską, teraz przy okazji śmierci córki w oczywisty sposób mózg Putina i tak dalej. Nie, to absurd. To jest wyolbrzymianie jego znaczenia, ale tamtych ludzi, którzy próbują w tym kręgu intelektualnym władzy się poruszać, jest znacznie więcej. Tych think tanków jest znacznie więcej. I one produkują, przepraszam za słowo, bardzo ciekawe analizy. No Polska i tu, my jesteśmy badaczami, nie zajmujemy się prowadzeniem polityki zewnętrznej, ale ci, którzy prowadzą, istotą władzy jest dostęp do informacji, umiejętność ich interpretacji, wykorzystywania. To jest rzecz jasna inna kwestia już, ale jeżeli ktoś ostentacyjnie ignoruje informacje, to przyznam szczerze, jest coś z tym złego się dzieje. Także i te, które, no bo rządzący zwykli przyjmować informacje, te, które są dobre wyłącznie. Natomiast no, tu epizod Instytutu Zachodniego, przypominam, za poprzedniej jeszcze władzy i ministra Sikorskiego, który krytykował Instytut Zachodni za to, że krytykuje Niemcy. No jak można krytykować Niemcy, jak są naszym sojusznikiem? No to jest jakieś nieporozumienie, no to po co w takim razie jest taka placówka naukowa, no to wtedy zmieńmy, że to jest instytut propagandowy, no to wtedy będzie chwalił wszystko. I to ja myślę, to jest ten sposób myślenia, który jest dla nas, także dla badaczy przykry. I no, zajmujmy się niemiecką geopolityką. Ja mam tą
nie wiem jak to nazwać, szczęście czy nieszczęście, że coś tam próbuje w tym dłubać. I czytam literaturę w Polsce dotyczącą niemieckiej geopolityki, ale tutaj pan Łukasz mówił słusznie, nie tej, która była przed II wojną światową, tylko tej współczesnej. I proszę mi wierzyć, jest tego naprawdę bardzo mało. Mało kto się tym zajmuje. Naszym największym sąsiadem, najpotężniejszym państwem Unii Europejskiej. No musi to dawać do myślenia. Nie? Dlaczego tak mało osób się tym zajmuje? A tradycją niemieckiej geopolityki, przykro mi powiedzieć, nie wiem, kto się w ogóle zajmuje. Czytam, ale nie. To już jest u nas traktowane i tu wracamy, dlaczego nie wydawane jest. No, traktowane dawno i nieprawda, kogo to tam na dobrą sprawę już obchodzi. I no to jest chyba smutna konstatacja, nie wiem, czy będziemy się niestety, z taką konstatacją rozstawać, oby nie, bo nas z kanału nas zbanują i wyłączą ludzie, ja myślę, ale panie myślę, profesorze, że to jest smutna konstatacja. Ja mam taką nadzieję, że może ta nasza rozmowa, ta popularyzatorska rozmowa zainspiruje chociaż kilka osób, a może chociaż jedną do tego, żeby się tą tematyką zająć, bo jest to bardzo ważne z wielu powodów, o których powiedział pan profesor, a przede wszystkim dlatego, że Polska to, jak pan zauważył, ważny element był i jest niemieckiej refleksji o geopolityce, ale tak zmierzając do podsumowania, chciałem panu bardzo podziękować za tą rozmowę, bo wydaje mi się, że pozornie tylko myśl Haushofera jest od nas czasowo odległa, ale jej echa, jej reinterpretację widzimy w światowej, w globalnej polityce dzisiaj, już w tym przykładzie rosyjskiej myśli, czy tej idei konfrontacji państw morskich i bloku kontynentalnego, które stanowi jeden z najważniejszych kluczy interpretacyjnych do analizowania tego, co się wokół nas dzieje. Od tego nie uciekniemy, czy w ramach realistycznej teorii stosunków międzynarodowych, czy w ramach innych. Panie profesorze, no ja chciałbym bardzo panu podziękować za pana czas, za tą rozmowę. Nie ukrywam, że będziemy próbowali zapraszać pana jeszcze. Będzie mnie pan za przeproszeniem gwałcił, tak? No proszę, bez przesady, ale na pewno byśmy chcieli z panem jeszcze porozmawiać, bo pozostało bardzo wiele wątków, na które czasu nie mieliśmy, choć no, rozmawiamy. Ja w tej chwili rozmawialiśmy przy okazji naszego spotkania w Czernicy, ja w tej chwili wróciłem do niemieckiej geopolityki, bo zajmowałem się między innymi geopolityką krytyczną, dalej się zajmuję, ale wracam do tradycji niemieckiej geopolityki, no, ściągając książki z całej Europy. W tej chwili mam kilka naprawdę bardzo ciekawych przemyśleń i dotyczących zwłaszcza tych osób mniej znanych niż Haushofer, tego środowiska geopolitycznego niemieckiego, kompletnie u nas nieznanego, prawdę powiedziawszy. Poza książką Tomasza Klina o tej myśli geopolitycznej niemieckiej, anglosaskiej w okresie II wojny światowej, nikt tak na dobrą sprawę tych mniej znanych badaczy, poza Wolf Powęską oczywiście, ale nikt z nich nie eksplorował. Więc do tego chcę też wrócić, ale no, to będzie okazja, jak sądzę, do, mam nadzieję, ciekawych dyskusji dotyczących już konkretnych być może koncepcji, teorii, obserwacji, które wówczas ci panowie poczynili. A propos Akademii Marynarki Wojennej, no to jest cały nurt, który w geopolityce niemieckiej nazywano Wehrkunde. Nie da się tego dobrze przetłumaczyć, ale to powiedzmy nauka o obronie. Między innymi Wehrpolitik, Wehrgeopolitik, skąd Jan Haushofer napisał taką pracę, ale pierwszy był Ewald Brandze, który taką książkę o Wehrgeopolitik napisał, a później Oskar Ritter von Niedermayer, który zresztą stworzono Instytut Wehrpolitik, Instytut Polityki Obronnej na Uniwersytecie Berlińskim, który w geopolityce czy w propagandzie anglosaskiej był często utożsamiany z Instytutem Geopolityki kierowanym przez Haushofera, którego nigdy nie było, żeby było śmieszniej. Pamiętam, wspomniał pan nawet film propagandowy na ten temat. No, o tym filmy, tak, trzy są dokładnie filmy o Haushoferze, ale ten jest mu całości poświęcony, Plan for Destruction, i tam jest Instytut Geopolityki przedstawiany tak, jak propaganda amerykańska to przedstawiała, tysiąc osób gromadzących, selekcjonujących, czasem całe środowisko geopolityków niemieckich to było 30-40 osób, ludzie. A to jest tak żywe, że jest w wielu podręcznikach po angielsku, jest to, że Haushofer kierował Instytutem Geopolityki w Monachium, proszę mi wierzyć, w pracach naukowych, nie w warstwie propagandowej. Sam nawet recenzowałem takie książki. Ludzie nie przyjmują do wiadomości, że to jest blef. Nie było takiego instytutu i nigdy nie powstał.
Ba, nie mógł powstać, bo władze III Rzeszy nie miały na to ochoty, a Haushofer postulował powstanie takiego instytutu. Myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, ile jeszcze wątków moglibyśmy w naszej rozmowie rozwinąć. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję jeszcze raz za pana czas. Drodzy państwo, dziękuję za ja słuchanie, również dziękuję. Słuchanie i oglądanie naszej rozmowy. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, pisania pytań w komentarzach, które wątki myśli Haushofera może warto byłoby rozwinąć i w taki sposób popularyzatorski szerzej umówić. Panie profesorze, jeszcze raz panu dziękujemy. Dziękuję, dziękuję panom, dziękuję słuchaczom i oglądaczom. Mam nadzieję, że nie będą wyłączać odbiorników, to tylko my.